Tak, zima była dla nas bardzo łaskawa, temperatury były fajne. Piotr Harasin, witam w Barwach Warmii i Mazur, programie obecny w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik, a w studiu Plusa i Kopernika Jadwiga Matuć i Andrzej Żyrkowski, ekipa Morsów Unieszewo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To podsumujmy sobie może króciutko na początku ten sezon, bo tegoroczna zima chyba rozpieszczała miłośników lodowatych kąpieli. Tak, zima była dla nas bardzo łaskawa, temperatury były fajne, a przyjemność zmorsowania wtedy jest dużo większa, kiedy jest śnieg, kiedy jest mróz. I jaką popularnością te spotkania się cieszyły? Domyślam się, że no, tak jak wyjątkowa zima, tak i te spotkania były wyjątkowe, prawda? Tak, mamy stałych członków, którzy nie opuszczają spotkań i są też dochodzący, także... Przyjeżdżali ludzie, którzy no, chcieli zażyć tej lodowatej kąpieli, ale no, z zewnątrz, gdzieś z daleka byli goście. I mamy nowych członków, że tak powiem, chętnych czasami spróbować raz czy drugi wejść do wody. Z daleka raczej ludzi nie mamy. Mamy swoich zaprzyjaźnionych. Ewentualnie ci zaprzyjaźnieni przyprowadzają też swoich zaprzyjaźnionych. Chociaż nie wszyscy mieszkańcy Unieszewa. Tak. Większość jest spoza. Spora grupa jest z Olsztyna i okolic. Nowe osoby także dołączały w tym roku, prawda? Tak, mamy nadzieję, że w tym sezonie, który się rozpocznie, będziemy mieli dalszych nowych członków, także... W tym roku dla Was jeszcze jedno ważne wydarzenie. Morsy z Unieszewa udowodnili, że mają wielkie serca, dołączając do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Co się działo? Po raz drugi jako Morsy zorganizowaliśmy Wielką Orkiestrę, finał. Dzięki pani Iwonie Młynarczuk, pomocy, pani Anecie Szpaderskiej, tudzież mieliśmy też swoich sponsorów i poprzednim razem, i tym razem. Poprzednim razem zebraliśmy w krótkiej, szybkiej akcji około 2000 w ciągu 3 dni, a w tym roku, w 29 finale, zebraliśmy prawie 5000. Tegoroczny sezon zimowy dobiegł już końca, ale to nie oznacza końca aktywności Morsów z Unieszewa. Za kilka dni organizujecie bowiem festyn z okazji Dnia Dziecka. To jak narodził się ten pomysł? No i przede wszystkim, co przygotowaliście z tej okazji? Po prostu postanowiliśmy, żeby od czasu do czasu dać o sobie znać. A że lokalna społeczność jest fajna, często obserwują nas, jak morsujemy, więc pomyśleliśmy, że może coś zrobimy dla dzieci. Bo dzieci licznie też uczestniczyły w naszej akcji związanej z WOŚP-em i stąd narodził się ten pomysł zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka. I co przygotowano na ten dzień? No będzie sporo atrakcji, bo będą gry, konkursy, zabawy, będą prowadzone przez animatora z teatru. Lalek. Będzie też słodki poczęstunek, bo sporo słodyczy, będzie wata cukrowa, będzie popcorn, to wszystko oczywiście sponsorowane. Nie płacimy za to, a... Ognisko. Tak. Także atrakcji na pewno nie zabraknie. Jeżeli jest okazja, to możemy wspomnieć też o sponsorach. Partnerów, rozumiem, nie brakowało, którzy również okazali wielkie serca i wsparli tą inicjatywę. Tak. Mamy pozyskane środki z firmy Anitech z Olsztyna, mamy pozyskane środki z firmy Lemax z Olsztyna. Osoby prywatne, panią sympatyczną Anię pozdrawiamy, panią Ewę pozdrawiamy, Mirosław Odwaty. Tak. I popcornu. To jest ten moment właśnie, żeby zaprosić na to firma wydarzenie. Firma Cross. Tak. O. To jest ten moment właśnie, żeby zaprosić na to wydarzenie, więc proszę bardzo, gdzie się spotykamy i przede wszystkim kiedy? Króciutkie zaproszenie, tak? Tak, niedziela 6 czerwca, plaża Unieszewo-Barwiny, godzina 13, ruszamy pełną parą. Zapraszamy. Zapraszamy. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Jadwiga Matuć i Andrzej Żyrkowski, Morsy Unieszewo. Byli Państwa i moimi gośćmi. Piotr Harasin, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy ślicznie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.